Ziobro w TVP zapowiada ujawnienie kolejnych dowodów w sprawie Nowaka. Zbigniew Ziobro: ujawniane materiały dowodowe będą dawały do myślenia, nie tylko na temat Nowaka. Kolejne materiały dowodowe, jakie będą ujawniane na etapie postępowania przygotowawczego, czy później przed sądem, będą dawały do myślenia, nie tylko na temat Sławomira Nowaka, powiedział we wtorek minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zapewniam, jako prokurator generalny, miałem okazję zapoznawać się z tym materiałem dowodowym. Jest tak, jak mówi prokurator. Dodam jeszcze, że są inne, nieujawnione przez nas materiały operacyjne, w tym treść rozmów z komunikatorów. I to są bardzo ciekawe rozmowy, które w przyszłości ujawnimy. Myślę, że może to być jeszcze ciekawsze, niż ta konferencja, która za państwem, mówił Ziobro w TVP Info. Zaznaczył, że na razie materiały te nie zostały ujawnione, gdyż śledztwo może mieć jeszcze wątki rozwojowe. I myślę, że to wywołuje takie emocje wśród niektórych polityków, po, dodał. W poniedziałek podczas konferencji prasowej warszawski prokurator okręgowy Mariusz Dubowski przypomniał, że prokuratura zarzuca Nowakowi m.in. pranie brudnych pieniędzy w łącznej kwocie 5 milionów złotych, jak również płatną protekcję w czasach, gdy pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów i funkcję ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Dubowski mówił też, że akta oskarżenia wobec Nowaka niebawem zostanie skierowany do sądu. Były premier Donald Tusk, odnosząc się do tej sprawy w poniedziałek, mówił, że werdykty sądów potwierdziły, iż nie było powodu, by dalej trzymać w areszcie Nowaka. Każdy, kto jest dziennikarzem, kto ma elementarną wiedzę, nie powinien mnie pytać, tylko wygłosić swój komentarz, że dzieje się jawny skandal, z ewidentnych politycznych pobudek, z jakichś partyjnych gier wewnątrz PiS-u de facto inscenizuje się proces i skazanie i robi to prokurator generalny, a nie sąd, mówił Tusk. Moim zdaniem Donald Tusk powinien domagać się twardego wyegzekwowania odpowiedzialności wobec Sławomira N. Powinien wyrażać oburzenie swoje, że w ten sposób Sławomir N. naraził zaufanie do PO i jego osobiście, jako człowieka, który tak bardzo mu ufał i tak bardzo okazywał bezgraniczne zaufanie, powierzając bardzo ważne zadania też w zakresie polskich dróg i autostrad, powiedział natomiast we wtorek Ziobro. Jak ocenił dziwi ta strategia Donalda Tuska, daje do myślenia. Myślę, że kolejne materiały dowodowe, jakie będą ujawniane przez nas na etapie postępowania przygotowawczego, czy później przed sądem, będą dawały do myślenia, nie tylko na temat pana Sławomira N., zaznaczył Ziobro. W prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwie Nowak usłyszał dotychczas 17 zarzutów, w tym zarzut założenia zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie oraz kierowanie tą grupą, przyjęcia kilkumilionowych korzyści majątkowych oraz płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji szefa UKRA w Todoru, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w latach 2012-2013 w zamian za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, prania brudnych pieniędzy, płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. W areszcie przebywał od lipca 2020 rok do 12 kwietnia 2021 rok. Przyjdzie czas na prawdę. Przyjdzie czas na odwojowanie tego wszystkiego, mówił Nowak w kwietniu bieżący rok, gdy opuszczał areszt.